Siemanko, witam. Dzisiaj lecimy z drugą stroną. No i co, będę chciał pokazać może coś, czego nie pokazałem wczoraj, jeśli się mi uda. Jakiś tam inny etap, jak tam z tym kręceniem. No i co, plan taki, zrobić tą stronę dzisiaj, pokryć i jeszcze nakręcić gąsiora. To bym chciał dzisiaj zrobić, a czy się uda, no to zobaczymy. Także ja przekładam rusztowanie, mały porządek tu zrobię i zabieram się do roboty. Dzisiaj trochę inna kolejność. Zacznę sobie od odkurzania na początku, żeby później nie trzeba było z tej kratki tam wydmuchiwać. Także lecę z tym, a później zobaczymy, co będzie następne po kolei. No ja mam obdmuchane względnie czysto. Teraz będę zabierał się za co? Za wróblówkę. Ale nie wiem, czy wcześniej nie będę musiał dać sobie jeden tutaj kawałek blachy i zobaczyć, czy czasem tam nie trzeba gdzie czegoś jeszcze nabić tu na tą ostatnią kurde łatę, bo tam z tego, co widziałem w tej dachówce, mówią, że albo nic, albo 19 mm, jeśli tak potrzeba. No to nie wiem. Zaraz zobaczę i sprawdzimy to. Dobra, ja lecę po maszynę. Jeszcze się zagadałem z sąsiadem i tak wyszło, że miałem nadwyżkę czasu, a teraz będzie niedowaga trochę. Także palę maszynę, jadę tam, podamy ten jeden arkusz i zobaczymy na górze, co się dzieje tam, czy będzie podbijać. Przywiozłem sobie od razu przy okazji wiatrownicę i gąsiory. Także już wszystko tu mamy na miejscu. Ile ich jest? 4 sztuki po 2 metry prawdopodobnie. Tak jest, czyli 8 metrów. Starczy, to najważniejsze. Lecę to rozładować. Zaraz wracam. Tutaj ją sobie ułożę. Na razie dam sobie tylko takich parę gwoździków, żeby się trzymało to po prostu. I żeby mi się nie zsuwało. I żeby miał ten tutaj róg odsłonięty, bo nie wiadomo, co tu trzeba będzie modzić jeszcze, także... Gwoździ nabrałem. Dobra, to zrzucam sobie to tutaj, poopieram sobie wszystko i będzie elegancko. Słuchajcie, jednak tylko 3 sobie tu daję, bo jak nawalę więcej, to będę miał tu niezłe zatwardzenie, także lepiej, kurde, później jeszcze raz sobie podać maszynę na miejscu, więc... Kurde. Dobra, schodzę na dół, odstawiam. I będziemy zaraz przymierzać. Kurde, kawałek płyty OSB chyba po całej długości trzeba będzie dać. Nie mam nic tak cienkiego. A znowu, żeby podbijało do góry, całe łaty dać, to też chyba słabo. Niech pomyślę. No chyba tak. Paseczek cały z OSB. Przykręcam tu po długości i tyle, nic mu nie będzie. To jest tylko podkładka. To ja lecę z tym, bo czas mam chyba gorszy jak wczoraj, także zapierdzielam i było to widać, jak to robię na filmiku z wczoraj, także jak ktoś by chciał, nie widział, a jakby chciał zobaczyć, to ten, a ja zapierdzielam z tym. I trzeba kłaść tą blachę, kurde. Tak tylko na szybko, żeby pokazać, jak to wygląda, ta siateczka, tak właśnie, o. Jest po całej długości zamontowana. Także lecę dalej. Tak, oto ten gąsior będzie siedział po prostu. Z jednej strony damy tu do garba, z drugiej strony damy tu do garba. I tak będziemy przykręcać po garbiku, to nawet nam wyjdzie na równo. Także chyba spoko, o to chyba chodzi. Tak, no a tutaj zobaczcie, będzie mi przymocowany tutaj. Nie ma sensu, żebym ja walił tu kolejną łatę tam pod spodem. Jeśli tu zostanie to dokręcone, to się będzie tu trzymać. Nie sądzę, żeby tu cokolwiek było. Tym bardziej, że tu też będzie złapane i tutaj też, to nie ma prawa ruchu, więc tylko zbędny czas chyba i na to, żeby tu kręcić coś pod tym, tu pod spodem. Nie wiem, nie widzę sensu. Może zauważę kiedy indziej. Ja będę tu wbiegał i poprawiał. Nie, żartuję. Moim zdaniem tak będzie spokój. Założyłem cichobiegi firmy Szelest, także może nie pognę już tej blachy, tak, bo tu muszę wchodzić na drugą stronę dachu, żeby to wszystko dopasować i dobrze złapać.
Już nie ma opcji błędu tutaj, bo tu już będzie odsłonięte. To już gąsior nie przykryje, jak coś spierdzielę. Tutaj jeszcze nie powiedziałem wczoraj, bo to też rozkminiłem. Dzisiaj też ktoś pisał. Po to tu jest ten rowek cały, że jak zachodzi ta blaszka jeden gap na drugi, to tym rowkiem woda ma spłynąć sobie w dół. Po to, żeby nie szła dalej. Nie, także to jest w ramach tych obaw, jakby ten właśnie wiatr podwiał. Tam pisał właśnie kolega. Czy od razu nie kręcić tego gąsiora? Z tego powodu, że będzie mi to zrobić łatwiej na pewno teraz niż później, jak całą będę miał zrobioną tutaj obydwie połacie. Także chyba taki będzie plan. Biorę i zaraz kręcę gąsiora i taki to będzie efekt. Tylko muszę zaznaczyć jedną jakąś ten dystans od którejś zachóweczki kreseczkę, żeby wiedzieć, że on równo mi idzie. I tyle. I ta folia to jakoś tak schodzi, jakby chciała, a nie mogła. Trochę poleżało to na tej przyczepce, no i dlatego pewnie tak też tak jest, nie? Dobra, to ja się z tym pobawię i się odezwę. Nie odkleiłem tego, zanim nie doszedłem do tego, przecież że taśmę dekarską muszę dać, prawda? A nie wiem, jakie ona jest w długościach, kurde, muszę sobie to sprawdzić. No bo szkoda by było jej ciąć, ale z drugiej strony mogę zostawić podwiniętą, czyli to będzie chyba tak. Bo mam, czasu mi wystarczy raczej, od tej drugiej do piątej 3 godziny powinno starczyć na luzie, a tu będzie szło raz za razem i to chyba będzie najlepszy pomysł. Także co robię w tym momencie, to już co do końca to odkleję, ale skoczę po taśmę dekarską i zaznaczę sobie, gdzie ten gąsior idzie, żeby ona mi nie wyłaziła poza niego, bo to też by była kiszka, nie wiem jaka ona szeroka jest. Zamówiłem, myślałem, że taśma dekarska to taśma dekarska, one chyba różne szerokości mają. Żeby mi nie wystawała później spod tego, nie? Także wszystko z kolejnością trzeba będzie robić. Już nie walę następnego tego kawałka na pewno. A jak wrócę, to będziemy chyba po kolei robić to wszystko i tyle, niż później się wspinać, skakać, latać. Póki tu mam więcej miejsca, będzie to na pewno łatwiej i wygodniej. Dobra, ja zaczynam od tego, żeby przeczyścić to, żeby ta taśma mi tu się przykleiła tak jak powinna. Bo to jednak jest takie, musi to ma znaczenie. Kurde! Zjazda taka, żeby to po tej blasze łazić. Gdzie jest ten? Gdzie jest? Tutaj mam jeden. Tu mam drugi. Tu mam trzeci, żeby nie zjeżdżało też za bardzo. Powinno się to trzymać jakoś. Jeszcze sobie spłaszczam tak tą harmonijeczkę tutaj, że to wszystko podochodziło. Tak chyba być powinno też, żeby to porządnie trzymało. Zaczynamy tą nierówną walkę. Mam nadzieję, że nic nie spartolę. Paparapa. Na pewno dużo, dużo łatwiej będzie to tak, niż jak ja bym miał to robić. Słuchajcie, po wszystkim. To widzę, że byłby duży problem. Gdzie ja mam tak? To mam tutaj, to mam tutaj, to mam tutaj. Sprawdzę jeszcze, czy na pewno to tak jest, jakbym chciał. Bo tu będziemy się trzymać linii, to nie ma prawa nic nam tu się poodpierdzielić. Oprócz tego, że ja tu wyginam wszystko na każdym kawałku. No i tak by musiało to być. Solutuję, no nie ma tu chyba coś co rozkminiać zbytnio. Nie wiem co ile tu dawać tego wkręta też. Czy ja cokolwiek wiem. Tylko tak, tu żeby mi nie zabrakło. Jeśli dobrze myślę, to wiatrownica wejdzie nam pod spód. I wtedy to dokręcimy od góry, tak? Tak mi się wydaje, no. Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie czy nie. Pewnie ma. Ustawię, dajcie metrówkę jeszcze.
na chwilę, żeby być pewnym, że tu na końcu jest dobrze. ...230. Tutaj, o. No i dobra, to lutuję tutaj. Lutuję tutaj i niech się dzieje, co chce. Nie wiem, na ile to dobrze robię, na ile nie. Tam jest 230, teraz tu złapiemy. Na końcu też 230. Ale pali, kurde, po kolana. Tak jak teraz. No i tutaj mam taki dylemat, że zobaczcie, jak mi nie łapie, kurde, ten. A tu nie mogę zresztą dać, bo tu będzie łączenie. Czyli muszę dać tutaj, ogo. Dziada. Chodź tu, kurde. Tak, o. Siedzi. I tam, gdzie mi pasuje, to daje, no bo gdzie? Nie wiem, czy to dobrze robię, czy nie. Pewnie jutro mnie upomniecie, jak coś jest nie tak. Jeszcze na łączeniu poszło. Mam nadzieję, że ta guma przytrzyma tutaj. No i dobra, to co? To ja zakręcę dalej i muszę zanieść kamerę na ładowarkę, zapomniałem, kurde. Także idę z kamerą na ładowarę i po prostu pokręcę sobie tutaj następne etapy, nie wiem, ile mi się uda i odezwę się z dalszego jakiegoś tam. Łapiemy tutaj, schodzę na dół, gąbeczki wkładam i będziemy działać dalej. Widzisz tutaj? Siedzisz. Oż kurna, no zobaczcie, ja to maltretuję już, no ja pierdzielę, nie? Dobra, ja kręcę tu tak z krawędzi, mogę dostać. Także nie ma problemu z tym. I takie oto, tak się sprawy przedstawiają. Już niedaleko, kurde, skończę to chyba dzisiaj, jutro wiatrownicę, tylko nie wiem, co ja za drewno użyję do tego. Bo oto jest właśnie pytanie, co ja za drewno użyję do tego. Nie mam zielonego pojęcia jak na razie. Coś wymyślę, może w przerwie z córką gdzieś podjedziemy, zobaczymy, jak to będzie w ogóle wyglądać. Wszystko się poobrabia, popatrzy. Będziemy wtedy wiedzieć. Kręcę tego tutaj, coś mi kurde tak jakby zeszło to niżej, niby do szczytu się trzyma. O, aż kurde, jeszcze mi się zwpierdzieli. Do szczytu niby się tu trzyma, jest środkiem, tak po całej, idę po całości, a kurde tak jakby gdzieś tu z, nie wiem, z 10 mm zjechało od tego, od łaty. Nie wiem, gdzie mi to spierdzieli. Tu wszystko wygląda równo. Teraz sprawdzimy jeszcze, jak końcówa będzie. Powinno być wszystko ok. Tak naprawdę. Tam dałem, tam dałem, tam dałem, tu dałem. Tu też siedzi, teraz tylko tu i tam. I będę mógł tą taśmę rozkleić dalej, ale nie mamy metrówki. Dobra, to nie zrobię to, jak wrócę z metrówą. Dobra, kleję tą taśmę jeszcze tu ile mogę, żeby później jak najmniej, kurde, jeszcze mi się zerwało. Żeby jak najmniej później tu przychodzić i kombinować. Im mniej, im więcej można teraz zrobić, tym lepiej. Znaczę sobie ten kawałeczek już ostatni. To ten, co taki najbardziej zmaltretowany był, w sumie pójdzie na docinkę i w sumie niech tak będzie. Tak mu będzie najlepiej. Idę zaraz po kątówkę i ciacham. Muszę przyjść nową, bo blacha zjada tarcze te cienkie bardzo szybko, także wymienię tarcze i widzimy się. Ten kawałeczek teraz chyba trzeba będzie paletę wziąć, żeby na niej stanąć, bo innego wyjścia nie widzę, że mi tam ze szczytu było łatwo dojść. Może coś mi się tak uda wykombinować.
coś tam wycudowałem. Zaraz się okaże, czy co z tego mojego cudowania wyjdzie. Tu sobie podłożę ją, tak? A, nie rób dziury. Trochę kombinacji, ale mam nadzieję, że mi to się uda. Tu się trzeba złapać. Teraz. I wchodzimy. O, i od razu lepiej. Czy mi się uda to w jednym kawałku dać i się nie pociąć też przy okazji? Chyba się uda. To już maluśki kawałek. Tak. Ale tam będę musiał i tak zejść. Ale to spoko, aby tu złapać. Uj, gdzie kurde idziesz? Czekajcie, bo już mi się... O! Gdzie ty jesteś? Tak jak teraz, nie? Nie wiem, czy tam idzie równo. Ale równo chyba. To sobie ułożę, dam tu takiego... Tu jest git, jest git. Dam takiego wstępnego. Już porysowałem ją, zobaczcie tutaj, o, zmasakrowałem ją wczoraj, no ale trudno, kurde. Nic się nie poradzi. Tak zrobiłem, tak jest. Co zrobić? Na górze zaczynam kręcić ostatni. Ostatni. Na rogu mi nie wyjdzie, nie mogę go złapać, niestety. Kolejne wnięcie nie widzicie. Albo ja jestem niedelikatny, albo ta blacha jest niedelikatna, albo coś ze mną jest nie tak. Chyba to trzecie. Siedzi. Teraz tu mam... Ach, kurna. Teraz tu mam na 230 zaznaczone też. Zobaczcie, widzicie, jaki się zrobił ten? Ja nie wiem. Mogłem zacząć co od... No nie mogłem w sumie. Więc i tak dupa, i tak dupa. Gdzie go tu dać? Tego tutaj muszę dać, tylko tak on się tu rozchodzi, jakby... Tutaj nie mogę. A, bo tu przyjdzie jeszcze ta, pod to prawdopodobnie. Czy na to? Już nie wiem sam. Złapię tu na razie. Siedzi. No i tyle. Etap dachu zakończony. Mam nadzieję, że wszystko jest ok. Zaraz zejdziemy na dół zobaczyć, jak to wygląda ten. Te 15 mm moje. Czy nam zaszkodzi coś? Czy będzie to widać i będzie męczyć, czy nie? Tu mamy. To teraz tutaj by się przydało. Poprzykręcę to porządnie. Koniec, słuchajcie, schodzę na dół. Nie wiem, czy to idzie równo, czy nierówno, czy jak to wygląda tutaj. Chyba równo. Nie wiem, czy widać. Spadam na dół i zaczynam sprzątać. Tylko sprzątam sobie, ogarniam. Ten bałagan, jutro i tak rano jak przyjadę, to zaczynam od akcji sprzątania świata, nie? Także muszę sobie poogarniać wszystko, bo tak z dnia na dzień ciągle coś robię szybko, żeby się wyrobić z czymś, a nie mam czasu na to, żeby porządnie poogarniać. A to mnie trochę... Nie podoba się mnie to się. Dobra, to ja lecę i jeszcze chwila. Tak na szybko, tylko u mnie koniec, zrobiona robota. Jedyne, co mnie martwi, to odległość tutaj rynny od tego. Prawdopodobnie trzeba będzie odsunąć rynnę, coś tam dać pod spód i z 20 mm ją cofnąć do tyłu, żeby to porządnie wpadało, bo uciekło mi ewidentnie tutaj. Już nie mam metrówki przy sobie, ale mierzyłem i jest lipa pod tym względem, także to musimy odsunąć, ale to nie jest problem. To jest pół godzinki roboty tak naprawdę, żeby tu zdjąć haki. Już sobie zaznaczę i tak, dokąd mam puszczę tę deskę, przykręcić je z powrotem i jest z głowy. Pewnie pokrótce, jakby ktoś chciał pójść, można było uciąć blachę, ale ja tego nie będę robił, bo to bez sensu i szkoda. Także
Także co, to by było na tyle, jeśli o to chodzi. Jeszcze kurde chciałem wam pokazać, żeby nie robić z mordy dupy, że tutaj zacząłem idealnie wszystko. Jest równiuśko na każdej łacie. Nie jest, że jest przekoszone czy coś. I na górnym, i na dolnym jest tak samo, więc kurde, no nie wiem, dlaczego mi tam się tak wydarzyło końcówką. Ciągle mi coś się wydarza, nie? No takie życie, taki los, takie moje te roboty. Dobra, kończę, nie przedłużam. Trzymajcie się, cześć, pozdrawiam wszystkich. Widzimy się jutro, walczymy dalej.